Tamam. Czekaj, jeszcze nie ma nas. Dobra, jesteśmy. To hej wszystkim, witam Was na moim live'ie, w którym sobie porozmawiamy o tym, jak wykorzystać afirmacje w biznesie z moim specjalnym gościem. I może na początek powiedz, czym się zajmujesz. Cześć, jestem Monika z Gold Stara. Gold Star English, jak widzicie, więc czym się zajmuję? Zajmuję się, pomagam ludziom mówić i myśleć po angielsku. A mieszkam na Karaibach, obecnie już nie w Polsce, na Karaibach, spełniam swoje O! marzenia i pomagam mnóstwu ludzi. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Okej, może przejdźmy do pytań. Powiedz mi, dlaczego ogólnie zajęłaś się tą tematyką akurat? A angielskiego? Tak, dlaczego akurat zdecydowałaś się pomagać ludziom? Jak wpadłaś na ten pomysł? Jak to się Okej. zaczęło? O, Jak to się w ten urodziło? sposób. No. Wiesz co, to tak. W Polsce w szkole miałam same piątki z angielskiego. W końcu wyjechałam do Irlandii na rok, co się okazało potem 15 latami, ale i wyjechałam do Irlandii i przez pierwsze 2 tygodnie nie byłam w stanie otworzyć ust. I mówię, co to jest? Ja miałam same piątki z Anglika. Jak to jest możliwe, że ja wyjeżdżam za granicę i nie umiem mówić? Więc ja się zasymiliowałam bardzo z Irlandczykami i ten język bardzo szybko załapałam, ponieważ weszłam po prostu w ten environment, w środowisko anglojęzyczne. I bardzo szybko dostałam pracę taką, jaką chciałam. Z czasem poszłam na uniwersytet, tam się wykształciłam i nawet wykładałam na uniwerku. Natomiast zobaczyłam, że dużo Polaków, że nasz system polski po prostu jest niepraktyczny, jeżeli chodzi o nauczanie języków, w większości 90%. I pomimo tego, że uczymy się zdawać testy, mamy piątki, mamy B1, B2 na CV, jak przychodzi co do czego, to mamy problem z otwarciem ust i powiedzeniem tego, co myślimy. I stąd się wziął pomysł, że ja działam taką metodą naturalną, ona się nazywa bezpośrednia. Tak jak ty się nauczyłaś polskiego, tak jak ja się nauczyłam polskiego, tak jak angielskiego, w naturalny sposób, bez myślenia, jak to mam złożyć gramatycznie, nie, mówimy. Mam specjalny program, oczywiście do tego przystosowany i tak dalej. No, chyba wytłumaczyłam. Bo jeżeli chodzi o polską edukację, to uczą, z tego co ja pamiętam, właśnie tej gramatyki. Jak na przykład ja pamiętam coś takiego, że jak z kimś rozmawiałam po angielsku, to pierwsza myśl to było, w jakim czasie to powiedzieć i czy będzie poprawnie gramatycznie, więc no i to jest właśnie ta bariera językowa i jeszcze dodatkowy stres ogólnie. Dokładnie i wiesz co, i niestety nasz system jest tak, tak jesteśmy wdrożeni w ten system, że nawet wydaje nam się, że angielskiego my się musimy uczyć po polsku. A to jest nieprawda. Angielskiego najlepiej się uczyć po angielsku, wtedy dopiero zaczynasz myśleć w tym języku. Jak się uczysz angielskiego po polsku, to uczysz się myśleć po polsku, i jak to się mówi, i tłumaczyć sobie na angielski. Nigdy się nie nauczysz myśleć po angielsku, ucząc się po polsku. Więc no jest dużo przekonań takich, na którymi ja dostaję studenta, osobę, która chce mówić, ale ta osoba się wydaje, że ona musi mieć po polsku. Ja mówię, nie ma, u mnie nie ma po polsku. To nie jest najszybsza droga do nauki języka. No. A czy na przykład twoim zdaniem w szkołach językowych też jest nadal ogólnie właśnie ta szkoła ta tradycyjna, czy w szkołach językowych jest trochę inaczej? Bo właśnie nie mam porównania, jak to według ciebie wygląda. Ja ci powiem, ja nie chodzę do wszystkich szkół i nie sprawdzam, jak oni uczą, nie? Więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ja ci jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak przychodzą do mnie ludzie z problemem, którzy byli w różnych szkołach językowych też. Okej? Okay? Niestety, ale no teraz wyobraź sobie, jeżeli nauczyciel, okej, okay, angielskiego jest wyszkolony po polsku i jest wyszkolony polską metodą, to jak on będzie uczył nagle inaczej? Będzie uczył też w ten sposób. I czy jest w szkole podstawowej, czy średniej, czy w prywatnej szkole, przychodzi z takim samym bagażem doświadczenia, że tak się uczy.
Są szkoły nauki, nauczania metodą bezpośrednią i niektóre są dobre. Jestem pewna, że niektóre są dobre, bo są No, osoby, które słyszałam jakieś umieją. fiszki, że można fiszkami się uczyć, albo skupić się tylko na słówkach. Różne są metody, właśnie słyszałam o różnych metodach. Słówka są dobre, jeżeli masz kogoś, z kim możesz przećwiczyć to w kontekście. Same słówka nic nie dadzą, ty się nauczysz słówek i to zaraz zapomnisz, ponieważ nigdy tego nie użyłeś. Ja jestem, na przykład u nas na zajęciach, my ćwiczymy nowe słowa, oczywiście wymowę i w zdaniu od razu. I to idzie w zdanie. Uczymy się nowych zwrotów i to od razu jest w naszym, wprowadzamy to w życie, tak? W praktykę, ćwiczymy. I w ten sposób to zostaje w tobie. A takie tam robienie fiszek i tak dalej, możesz sobie robić w domu jako dodatek. Ale to nie jest siedzenie na zajęciach, płacenie za zajęcia, żeby robić, wziąć fiszkę i się uczyć, albo wypisywać ćwiczonka, to się mija z celem. Nie nauczysz się myśleć i mówić po angielsku. Może pisać, jeżeli chcesz pisać, albo czytać. To tyle, nie? No, ja właśnie ja pamiętam, że ja też zawsze lubiłam angielski ogólnie, też zawsze mi tak jakoś łatwo przychodził. Natomiast też po jakimś tam czasie mi się nie podobało to, jak uczą w typowej szkole właśnie, czyli tą gramatykę, czyli właśnie te testy, czyli właśnie ocenianie Tak, ogólnie. ja powiem tak, powiem ci też szczerze, że przychodzą do mnie osoby i jak ja mówię, że będziemy się mówić po angielsku, to osoby mówią, ale to nie, to ja muszę sobie słówka najpierw się nauczyć, gramatykę przećwiczyć. Ja mówię, ale ty tego nie robiłeś w szkole i co mówisz? Dalej nie mówisz, bo to jest niekomfortowe, tak? Nagle uczyć się języka angielskiego, zacząć myśleć po angielsku, to jest niekomfortowe, bo na początku nie wiesz, o co chodzi, stresujesz się. Pierwsze trzy zajęcia są trochę takie niekomfortowe. Ale w tym momencie właśnie zaczyna się progres. To jest właśnie ten moment, to jest właśnie tak samo jak wiemy z afirmacjami, z różnymi zmianami w życiu, nie? Wielkimi. Zaczyna się od dyskomfortu. Czekaj, bo to jest jakiś komentarz od Magdy. Podobno wystarczy zacząć mówić po angielsku niezależnie od tego, ile znasz czasów lub jak coś mówisz. Jeśli chcesz zacząć mówić bez ograniczeń, wystarczy zacząć mówić, aby przełamać swoje bariery. Niestety w szkole się tego nie uczymy, tylko słówka, gramatyka, uzupełnianie słówek, których brakuje w zdaniu. Nigdy się nie nauczyłam tak dobrze mówić po angielsku, jak podczas rocznego wyjazdu do Anglii, jak wyjeżdżałam za pracą. Dokładnie, Czyli dokładnie to. praktyka. Praktyka. I dobrze to zrobić właśnie, jeżeli jesteś w Anglii, tak? I uczysz się od native speakerów. Idealnie. I ty zaczynasz, bo ty zaczynasz Albo od się czaić, miejscowych po myśleć. prostu, nie? No. Zaczynasz myśleć, czaić, okej, o co im chodzi? Zaczynasz myśleć w tym języku, bo jesteś zmuszony. Dlatego u mnie na przykład są zajęcia tylko 100% po angielsku i też są z native speakerami. Tylko native speakerów mam. Współpracując ze mną z native speakerzy, po to, żeby w ogóle cię nie ciągnęło do myślenia, do mówienia, dopytywania po polsku. Bo ty znowu wracasz do swojego starego systemu, a nauczyciel, nawet jak nie chce mówić po angielsku, a nie po polsku, to i tak ci odpowie: Yes, that's true, yes. Wiesz, odpowie na twoje pytanie w jakiś tam sposób. I to jest takie ciąganie się w dół. To nie jest, to płacisz za co? Zrobiłam taki filmik na TikToku właśnie ostatnio. Jak laska mówi, jak chcesz uczyć angielskiego? Ale ja chcę Polaka, ja chcę Polaka, ja chcę Polaka. No to czego chcesz się uczyć? Polskiego czy angielskiego? Chcesz się uczyć angielskiego po polsku? No przecież to jest bez sensu. Tylko, że to trzeba też troszeczkę zaufać temu, komuś, kto zna angielski świetnie i nim się posługuje, trzeba mu zaufać. Że jednak A mi się wiedzą. też, że zaufanie do siebie, nie? Wiara w siebie tutaj też ma znaczenie. Ogromne, ogromne. Ale wiesz, tak jak jesteśmy z grupy Marty Manteres, tak? Spotkałyśmy się na tej grupie. Tak, pokochaj pieniądze ostatnio. Tak. Dlaczego ufamy Marcie? Bo widzimy jej rezultaty niesamowite, jej przemiany, tak? Jak to działa u niej. I ona o tym mówi, my też próbujemy. Więc ważne jest, żeby widzieć, że osoba, z którą rozmawiasz, prezentuje to, o czym mówi, a i wtedy samemu spróbować i tak, zbudować tą wiarę w siebie też. Zbudować tą wiarę, że ja też mogę. A właśnie, a jak wykorzystujesz afirmacje w swoim biznesie? Ogólnie tutaj manifestacje, afirmacje, bo właśnie
po tym poście na grupie cię znalazłam, właśnie tam pisałaś w komentarzu, że dzięki afirmacjom i manifestacjom twój biznes jakby poszedł do góry bardziej, że cały czas się Wszystko w rozwija, moim że życiu te poszło afirmacje pomagają. Wszystko w moim życiu poszło do góry. Jak ja zaczęłam w ogóle przygodę z afirmacjami, zaczęłam sobie afirmować, mój mąż nie chciał mieć dziecka, nie? A ja bardzo chciałam. To w ogóle tak się od tego zaczęło. I ja zaczęłam sobie afirmować, że jestem w ciąży, w zdrowej ciąży z synkiem. Nie? 3 miesiące później byłam w ciąży, bo mój mąż się zgodził w ogóle, że okej, i już byłam w ciąży. Mam córkę, to się nie sprawdziło, ale jest zdrowa, ale to Ale jest no, ciąży no to jest. no, a to jest duże, bo przez 2 lata to była ciągła przepychanka, 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 a nagle zaczęło się to zdarzać. 3 miesiące po tym, jak zaczęłam pisać, No to że szybko, to się szybko. wydarzyło bardzo szybko. Zaczęłam sobie pisać, zrobiłam sobie vision board, czy to jest ta tablica marzeń, to się nazywa? Mapa marzeń, tak? Mapa marzeń, Zrobiłam tak. sobie mapę marzeń z domem wymarzonym na Karaibach, gdzie mieszkam, gdzie się przeniosłam, też to sobie wymarzyłam. Wow. I pół roku znalazłam dom, jaki chciałam, a po roku go kupiłam. Po roku zapłaciłam 30% oczywiście wkładu, a teraz go kupiłam. I to dzięki mojemu biznesowi, dzięki mojej szkole konwersacji angielskiego, zapłaciłam za cały dom cash myself. Byłam w stanie to zrealizować. Czyli za gotówkę, okej. Za gotówkę, tak, Czyli przepraszam. self-made taki, okej. Tak. Następnie, jeżeli chodzi o mój biznes, ja codziennie używam afirmacji. To nie jest tak, że ja tylko sobie użyłam tego na początku. Ja codziennie afirmuję. My cały dzień. Zapisujesz sobie w zeszycie, czy to robisz po przebudzeniu, przed snem, konkretnie w jaki sposób? Zapisuję sobie codziennie też W niektóre zeszycie też. elementy, a czasami po prostu sobie mówię. Mam też tak zwany ten magic rock, mam taki kamyczek magiczny, który sobie używam, wieczorem sobie go kładę. Mam go przy łóżku i sobie myślę o najbardziej pozytywnej rzeczy, jaka się wydarzyła tego dnia. Ale prawda jest taka, że my manifestujemy cały czas. Czy my myślimy pozytywnie, czy my negatywnie o czymś, kreujemy swoją przyszłość, tak? Więc dokonuję wyboru manifestować to, co dobre, i afirmacje mi w tym pomagają. Uwierzyć w to, A że jest to możliwe. w jaki sposób poprawnie afirmować? I ja bym jeszcze dodała tego działanie, nie sama afirmacja, tylko jeszcze afirmacja plus działanie, nie? Bo w wielu poradnikach o tym nie mówią i też niektórzy ludzie o tym zapominają, więc uważam, że warto o tym wspomnieć też. Okej, okay. Poprawna afirmacja jest zawsze w czasie teraźniejszym albo już przeszłym. Tak? W zależności, tak jakby się to już wydarzyło, że to już się. Czyli na przykład mieszkam w pięknym domu pod lasem z dwoma psami, z Tak. Albo że partnerem, mam kupiłam ten basen. dom, kupiłam mój wymarzony, właśnie kupiłam mój wymarzony dom, tak? Możesz sobie nawet datę postawić. Jeżeli chcesz, możesz sobie datę postawić w przyszłości i podać tą datę. Jestem szczęśliwa i wdzięczna, że jest taki i taki dzień i wydarzyło się to i to. Albo jestem w takim, takim miejscu, dzieje się to i to. Nie? Może by to być w czasie teraźniejszym, albo właśnie w czasie przeszłym. Nigdy nie piszemy tak w przyszłości, bo my manifestujemy, będąc już w tym miejscu i idziemy do tyłu, bo dzięki temu dostajemy inspirację działania, tego co, okej, okay, jak ja do tego doszłam, bo już emocjonalnie jestem tym. Tak jak Marta o tym mówi i wielu innych właśnie innych osób, które uczą afirmacji i manifestacji, bo to chodzi o manifestację, żeby się wydarzyło to, co afirmujemy, uczą, że wszystko to uczucie jest sekretem. Trzeba to poczuć, że już tam jestem. Ja na przykład w tym miesiącu poczułam to, że zarobię, że we wrześniu zarobię 50 tysięcy złotych. To taki mój. Ja byłam tego tak pewna od samego początku. Ja już jestem o malutki kroczek, a jest połowa miesiąca. Ja już jestem, mam powyżej 40 tysięcy zarobione, a zobaczcie, jeszcze za 2 tygodnie jest połowa miesiąca. Po prostu No, 15 wow! dni dokładnie. No, ale to trzeba poczuć, bo wtedy dostajesz inspirację do działania. I zawsze słuchamy siebie i słuchamy ludzi, którym dajemy usługę, bo oni
najważniejszy w tym wszystkim. Jeżeli ja mam biznes, to ja jestem dla tych osób. Jeżeli mi uczeń mówi, że potrzebuje tego, albo że chciałby, żeby to by się przydało, inspiracja, okej, jasne, zrobię tak, to będzie super. To im jeszcze bardziej pomoże. A to masz jakąś platformę, czy w jaki sposób to konkretnie wygląda? Ja mam grupy na Facebooku prywatne. To jest w zależności od kursu, jakiego udzielam, tam są dodatkowe materiały. A my działamy na Zoomie. Używamy Zooma jako platformy do prowadzenia zajęć. Jeden na jeden, w dwa na jeden albo w większych grupach. Ale ponieważ to są zajęcia konwersacyjne, to my na tym Zoomie tworzymy pokoje, w których są konwersacje i native speaker wchodzi do pokoju, bo są konwersacje, dostają uczniowie dialogi do przeprowadzenia, dokonuje poprawek, idzie do następnego pokoju, w tym czasie ty przygotowujesz kolejny dialog i zaraz wraca i że to jest takie dynamiczne, pomimo tego, że jest więcej niż, są więcej niż dwie osoby, nie? Około 6 osób w grupie. No. I to jest biznes abonamentowy? Tu się płaci abonamentowo, czy jak konkretnie? Na ten moment mam takie, że mam kursy, jeden kurs, potem możesz przejść na następny kurs i następny, następny. Nie jest abonamentowo. Mam pakiety dla osób, które chcą zajęcie indywidualne albo w grupie dwuosobowej, a takie kursy na przykład 3-miesięczne czy 2-miesięczne, na przykład mam kurs nazywa się dla opornych, chociaż nie lubię tej nazwy, bo nikt z nas nie jest oporny. Po prostu system edukacyjny, ale ja wiem, że ludzie tak się identyfikują, tak? Sumę na zapał niektórzy mają, tak. No też i nie wierzą w siebie, mówią, że coś jest ze mną nie tak, bo ja tyle się uczę angielskiego nie umiem. To nie jest twoja wina. Myślę, że to są też takie pozostałości po szkole, tak? To trzeba się odprogramować. To też sporo czasu zajmuje, żeby się odprogramować z tego. Sama Dokładnie. wiem po sobie. Dokładnie to jest to. Dokładnie strzeliłaś w dziesiątkę. Strzeliłaś w dziesiątkę. I mam taki na przykład kurs dwumiesięczny, gdzie się rozgadujemy po prostu, że pokazuje, że to jest proste. Rozgadać się jest proste. Przełamać powiedzieć jest proste. Angielski jest prosty. Naprawdę. A co myślisz o tym, że też dobrze się uczyć angielskiego oglądając filmy po angielsku? Jak Co ty myślisz o tym? Aczkolwiek powiem ci tak. Przepraszam, bo mi się kamera się rozjechała, widzę. No trochę, trochę. Obraz się rozjechał. Czekaj. Straciłam ostrość. No, straciłam ostrość. Ale nie będę się na tym skupiać, to zaraz się naprawi. Ta kamera też tak czasami wysiada. Będziemy kreujmy sobie, że już jest naprawione. Dobra, się kreowałeś. Przepraszam, powtórz pytanie. Pytałam o tutaj, co myślisz o tym, żeby się uczyć poprzez oglądanie filmów angielskiego. Powiem tak, ja uważam, że to jest świetny pomysł, aczkolwiek jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę, to będzie sfrustrowany oglądając film 100% po angielsku, bo nic nie będzie rozumiał, bo to nie jest coś interaktywnego jak rozmowa z kimś, tak? Że ktoś ci pomacha, jeszcze popróbuje, pogestykuluje, rozumiesz. Więc ja radzę osobom, które zaczynają oglądać 100% po angielsku to, co już znają i lubią do tego wracać. Jeżeli masz jakiś serial ulubiony, na przykład ja mam The Big Bang Theory, uwielbiam go oglądać, nie? Jak? The Big Bang Theory. Teoria wielkiego wybuchu, tak? Po polsku. Wybuchu, tak? Tak się nazywa, no. The Big Theory, tak? The Big Bang. Big Bang Theory. A, no coś kojarzę. To na Netflixie? Ja uwielbiam, to mnie relaksuje, A, to okay. jest i głupkowate, i tak naprawdę bardzo inteligentne. No w każdym razie dla mnie to jest coś, do czego ja lubię wracać. Czy to jest dla ciebie Friends, czy cokolwiek innego? Jeżeli masz jakiś film, albo pamiętnik Bridget Jones, nie? Lubisz go oglądać, na przykład wracać do takiego filmu, to już go nie oglądasz nigdy więcej po polsku. Takie coś, to już znasz, już każde zdanie niemalże i tak dalej, już to oglądasz tylko i wyłącznie po angielsku. Bez napisu, bez niczego. To jest moja taka sugestia dla osób, które zaczynają przygodę, żeby one nie czuły się zagubione, sfrustrowane i znudzone, no bo siedzisz 2 godziny, oglądasz coś i nic nie rozumiesz, to jest bez sensu. Jeżeli ty już trochę angielski rozumiesz, to wtedy doradzam oglądać coś nowego, ale z napisami. Ja uważam, że to jest ok. Też tak na początku robiłam. A z czasem po prostu już odchodzisz od napisów. No mi się lepiej ogólnie ogląda z napisami, nie? Po angielsku, ale z napisami osobiście. No. Też są różne akcenty i tak dalej. Nawet wiecie co, nawet jak czasami się pytałam znajomego native speakera,
co tutaj w tej piosence on mówi, ten koleś, bo nie rozumiem, to native speaker czasami nie jest w stanie zrozumieć. Okej? No bo może tutaj też chodzi o to, że dykcja, że po prostu... Tak, dykcja, jak to się mówi, dialekty, akcenty, wszystko, to po prostu naprawdę nie wymagajmy od siebie na początku nie wiadomo czego. Ale idziemy do przodu. Robimy sobie challenge, nie? Najpierw oglądam to, co znam tylko po angielsku. Czyli dać sobie czas, być cierpliwym. Nie znam z napisami, a z czasem, jak już się czuję confident, to tylko... No ja wiadomo, ja już nie oglądam w ogóle napisów, ale rozumiem, że gdzieś tam jest takie zapotrzebowanie. Teraz ja hiszpański na przykład jak się uczę, nie? Jeżeli w Como estas? Mój bieg <Como? laughs> to ja używam napisów, jak mogę. Używam tych napisów. Bardzo nie ciekawy język też hiszpański. Czasami w ogóle, ale czasami używam. Jak idę do kina na nowy film na przykład, nie? To patrzę na napisy, pomagają mi załapać. A czy ogólnie, jeżeli chodzi tutaj o te lekcje, to ty ogólnie też uczysz, czy masz po prostu tylko swoich, czy tylko doglądasz teraz, jak to wygląda? Ja uczyłam na początku, a teraz ja szkolę nauczycieli. Ja szkolę, ja mam czterech nauczycieli obecnie, których szkolę metodą bezpośrednią, tak żeby uczyć w taki sposób, jaki ja chcę, żeby było. Natomiast ja zajmuję się rozwojem biznesu. No. Czy robisz też jakieś kursy ogólnie z afirmacji, bo tam widziałam na twoim Facebooku jest właśnie też sporo live'ów i też właśnie też sporo mówisz o tych afirmacjach, manifestacjach, o tym, żeby wierzyć w siebie, czyli też takie dosyć mocno rozwojowe i duchowe też, tak. Rozumiem. Jaka jest różnica pomiędzy manifestacją a afirmacją, nie? No właśnie, właśnie. Manifestacja ciekawe też sugestie. To jest cel, do którego chcemy dojść, tak? To my próbujemy zmanifestować sobie, że zrealizować jakieś marzenie. To my manifestujemy sobie. Najpierw to samo manifestujemy w głowie, a potem to przychodzi w fizycznej postaci, tak? To się zaczyna dziać. No. Afirmacje to są te wierzenia w nas, które pomagają nam dojść, zrealizować to. Nie? Że ja wierzę... Czy wewnętrzne przekonania, ja to tak rozumiem, tak? Tak, wewnętrzne przekonanie. I tym się będą wiązały pewne działania, oczywiście. Oczywiście pewne działania z inspiracji przyjdą, nie? Natomiast tak, jeżeli ja na przykład, jaką ja potrzebuję być osobą, żeby o ten cel osiągnąć, nie? Że jestem na przykład pewna siebie, że jestem zadowolona, że jestem, no nie wiem, jaki mam cel, wysportowana, czy tam coś tam, jakikolwiek masz cel do zrealizowania w sobie, że mam taką rutynę, nie? I ja teraz muszę uwierzyć w to, że ja taka jestem i zacząć to realizować. Więc afirmacje pomagają nam w uwierzeniu w ten cel, że on będzie zrealizowany. No i też trzeba działać cały czas, nie? Dokładnie. No tak, działamy. Ale nie tak, wiesz, że dupę w troki, że tak powiem, nie? Tylko takie z inspiracji. Też jest coś busy, ale inaczej busy. Czekaj, bo tutaj mamy jakieś komentarze od Madzi. Tak, szkoła programuje, uczy dzieciaki, że tak ma być i to zostaje w ich głowach, dlatego mało odsetek uczniów wynosi z języków coś więcej niż tylko lekcje, które trzeba odbębnić. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Patrzę, a skąd nie... pomysł na nazwę Golden Star? To też ciekawa nazwa. Aha, Gold Star, Gold Star. No może być Gold Golden, Star, gold przepraszam, star? Gold. To gold. Samo znaczenie, tak, a ja brałam Gold Star. Złota Gwiazda, no... bo ja chcę po prostu być najlepszą szkołą, mieć najlepszą szkołę konwersacji, która po prostu dostaje Złotą Gwiazdę, najwyższy poziom rezultatów, bo to o to chodzi. Czyli świeci swoim blaskiem. Tak. Tak. Shining star, tak? Dokładnie. Ja się a długo już ogólnie... I ma rezultaty. I naprawdę dbam o klienta i dla mnie jest to najważniejsze, żeby klient był zadowolony, a mam mnóstwo po prostu tak zadowolonych klientów. Jak to w różnym wieku, tak? W różnym wieku, tak. Każdy, kto A czy uczysz też ich manifestacji właśnie?
Uczę, daję afirmacje uczniom. Daję afirmacje, że mój angielski z dnia na dzień jest coraz lepszy. Czuję się coraz pewniej, mówię pełnymi zdaniami. W zależności też od osoby, ale mam taką karteczkę z afirmacjami dla studentów do podrasowania jego, ich angielskiego, bo wiadomo, wszystko wychodzi z wiary w to, że ja mogę, nie? I też tam mam na przykład, że gdy rozmawiam z ludźmi po angielsku, czyli ta osoba już się czuje, że okej, ja rozmawiam, już jestem w stanie rozmawiać, nie? Gdy rozmawiam z ludźmi po angielsku, to mnie rozumieją i ja rozumiem ich, ale jestem szczęśliwy. Mam tak tego rodzaju afirmacje, które nie tylko budują poczucie pewności, ale zachęcają do działania. Bardzo ważne, bardzo ważne. A jakie wyzwanie miałaś na początku, jak zaczęłaś? Wiesz co, no chyba tak jak się zaczyna, to swojego i taką decyzję się podejmuje, bo ja wcześniej pracowałam na Uniwersytecie w Irlandii i potem to miałam, wiesz, miałam pieniążki, które przychodziły do mnie codziennie co 2 tygodnie na konto, nie? Okej, okay, czyli tutaj stabilność taka była. Dokładnie, a nagle postanowiłam, że sama, mówię, ojej, ojej, nie? Więc takie, czy ja sobie poradzę, jak to będzie, ale ja zainwestowałam od razu w coacha. Od razu w coacha zainwestowałam, żeby ruszyć z tematem. Więc weszłam w taki environment, środowisko ludzi, którzy też wszyscy tam działają na swoje konto i miałam wsparcie. Byłam na mastermindach biznesowych. Od razu weszłam w tą maszynę, że już ja z tego nie wychodzę. Ja już to już musi wyjść i tyle. Już się nastawiłaś mentalnie na coś swojego, na swój biznes. Tak, i już byłaś decyzja, gotowa. Tak, byłam gotowa w znaczeniu, że wchodzę w to i idę, no matter what. Bo to nie jest tak, że ty sobie zmanifestujesz, powiesz, a no ja manifestowałam przez parę miesięcy, ale mi nie wyszło. No ty nie manifestowałaś. No, znaczy ja bym zadała pytanie, okej, okay, manifestowałaś sobie, ale czy zrobiłaś coś w tym kierunku? Czy podjęłaś jakieś działania w związku z tym? Ale ktoś może podejmował działania, może mu nie szło. Mówię, próbowałam 3 miesiące, to robiłam. Albo to nie jest, albo po prostu to nie jest to dla ciebie. Może wszechświat szukuje coś lepszego dla ciebie. Może to nie jest to, może warto poszukać innej drogi. Może być, ale powiem ci też, że ja też miałam taki moment i to nie tak dawno temu, że mówię, ojejku, ten biznes to jest dużo roboty, wiesz, takie... Coś tam może nie, i masz taki miesiąc słabszy i teraz co z tym zrobisz? Albo na początku, no ja miałam, fajnie mi szło na początku, nie będę ściemniać, dobrze mi szło na początku, ale w biznesie są takie fale, nie? Jak to w życiu. Sinusoida, tak. I teraz jak ty zareagujesz, co zrobisz, gdy coś nie do końca będzie po twojej myśli szło, nie? Czy ty właśnie, czy ty naprawdę chcesz to robić? Czy ty wierzysz, że to jest dobre? To jest coś, co ty chcesz coś robić, to co kochasz. I teraz co dalej? Czy utrzymujesz wizję? Bo manifestacja to jest utrzymywanie wizji no matter what. To, co się teraz dzieje w tym momencie, mnie nie interesuje, bo ja wiem, że tam dojdę i ja znajdę drogę do tego. A nie, oto poszukam innego biznesu, bo ta koleżanka, to ta robi to, ona robi włosy i zarabia 10 tysięcy, to ja będę tym zrobił kurs na włosy. Czyli chcesz powiedzieć to, żeby być wytrwałym, podsumowując, i żeby cisnąć pomimo przeszkód, cały czas iść do przodu pomimo tego i utrzymywać cały czas tą manifestację, tak? Czyli tak. To, co się na przykład w danym momencie w moim życiu wydarza, że to jest może test na sprawdzenie mojej wytrwałości. Tak, i co bym chciała? Zawsze zadaję sobie pytanie, co ja bym chciała? Nie co się dzieje, o to do dupy, już nic z tego nie będzie. Nie. Przekierowujemy się na co bym chciała. A no to ten miesiąc był słabszy. No tak, bo następny to będzie taki mega miesiąc, że po prostu wow. Albo co poprawić, nie? Też co poprawić jak najbardziej. Cały czas się uczymy. Cały czas chcemy dać jak najlepsze dla naszego klienta. To jest oczywiste. Wiesz co, ja słuchałam takiego coacha, który opowiadał o Tiger Woods, nie? Kojarzę. O tym golferze. Bokserze, tak. Bo golfer, golf, nie? Tiger Woods.
I on Aha, był, golfer, tak, sorry. no, on był najlepszy na świecie. On był najlepszy na świecie. I w momencie, kiedy on był najlepszy na świecie, i po prostu różnica między nim a tą drugą osobą najlepszą na świecie była kolosalna, on cały czas pracował na najlepszym tym, nie wiem jak to się mówi, ruchem, rzutem. Umiejętnościami, skills, Tak. skillsy. On cały czas pracował, on 2 razy zmienił metodę, w jaki sposób to będzie robił. Będąc najlepszy na świecie i nie mając sobie nikogo równego. A też Więc miał mindset odpowiedni, tak? Odpowiedni. i to znaczy, Myślenie, że tak, mental. nawet jak nam dobrze idzie, to my cały czas się rozwijamy. Nie czekamy na moment, kiedy się trzeba tego coś nauczyć, bo nam, bo dostajemy ostrego kopa w tyłek. Nie. Cały czas rozwijamy, cały czas myślimy o naszym kliencie, o tym, co robimy, żeby być jak najlepszym w tym, co robię. Co jeszcze mogę zrobić? I A wtedy. co powiesz na przykład, jak się odniesiesz do tego, że do konkurencji? Czy uważasz, że jest konkurencja, czy z konkurencją warto współpracować, czy warto się od niej uczyć? Pytam dlatego, że różne są poglądy i każdy ma inne podejście do tego. Na początku biznesu uważałam, że jest konkurencja. Porównywałam się, patrzyłam, wkurzałam się na jakąś tą dziewczynę, która coś tam zrobiła. Teraz dla mnie nie ma czegoś takiego jak konkurencja. Miejsce na rynku jest dla każdego. Ja w ogóle nie patrzę na innych nauczycieli teraz, inne szkoły jako konkurencję. Nawet jeżeli mam na przykład kogoś, coś, ja się nie zajmuję na przykład tłumaczeniami. Takimi rzeczami, ale znam kogoś, kto się tym zajmuje. Nie? I mam w swojej mojej grupie nauczycielskiej kogoś. To od razu mówię: słuchaj, weźmiesz taką osobę? Albo ktoś to szuka. Nie. To tak na dłuższą metę to jest skupianie się na braku. To jesteśmy w braku, że jejku, tak mało ludzi, a tylu nauczycieli, tak? Taka konkurencja, kto do mnie przyjdzie. To jest tylko ograniczanie siebie. I też, jak ja się czuję, że nie będę miała klientów, że mi zabraknie, to ich nie będę miała, bo ludzie odczuwają naszą energię. Jakieś afirmacje na klientów? No to od Marty jest najlepszy magnes na Jestem klientów. magnesem na klientów, na przykład. Tak, jestem magnesem na klientów. Zawsze mam nowych klientów. Nowi klienci do mnie przychodzą codziennie. Mam Codziennie najlepsze. mam 3 nowych klientów, na przykład. Moje usługi sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Dokładnie. Ludzie potrzebują moich usług i dlatego przychodzą do mnie codziennie z prośbą. Nie mogą się doczekać, żeby mi zapłacić i ze mną współpracować. Wiesz co, ja zauważyłam, że u Dziękuję mi mnie za te mój kurs. afirmacje najlepiej działają przed snem. Jak ja zasypiam i mówię do twojej podświadomości właśnie te afirmacje, co chcę osiągnąć i tak dalej, i później upływa trochę czasu, to się właśnie dzieje. Oprócz tego, że jeszcze działam, tak, to wiadomo, że działanie, no to za jakiś czas to się właśnie spełnia. Więc ja zauważyłam, że u mnie tak przed snem najlepiej. Super, super, idealnie. Wiesz, cokolwiek dla ciebie najlepiej działa, bo to każdy jest. To też zależy, w co my wierzymy, tak? Jeżeli ja wierzę, że to cokolwiek ja sobie powiem wieczorem na mnie działa, na pewno to jest fajne, bo ci mózg jest zaprogramowany. Programujesz mózg przed snem. Wstajesz w zupełnie innej aurze, zdecydowanie, fajnie. Ale jeżeli rano sobie to zrobisz i wierzysz, że to zmieni twoje życie, super. Najważniejsze jest, że wierzysz i to czujesz, tak? I reszta się wydarzy. No właśnie tutaj jest ważna konsekwencja i właśnie ta wiara, taka wiara dziecka, taka głęboka wiara, o, tak bym to nazwała. Wiesz co? To jest coś takiego. Sytuacje się zdarzają różne w życiu i w biznesie, tak? I będziemy, ja tu powiem o biznesie. Przyjdzie klient, tak, który powie mi, że jest dla niego za drogo. I on, fajnie wszystko, ale jest dla mnie za drogo. Nie? Nie chcę. Przyjdzie drugi, powie to samo. Trzeci przyjdzie, to powie to samo. I powiedzmy, mam trzech studentów jednego dnia, którzy mi powiedzą, że dziękuję za współpracę, bo jest dla nich za drogo. Teraz co ja z tym zrobię? Teraz tak, przychodzi informacja, widzę, o, dzisiaj nie mam żadnego nowego klienta. Dobra. Teraz jak ja to zinterpretuję, to jest moja decyzja. I teraz tak, jeżeli ja nie jestem na tym poziomie, że ja już wiem,
jak zareagować w tym momencie, Mhm. to patrzę na to, jak ja się czuję. Jeżeli czuję się to znaczy, że interpretacja w mojej głowie była, która mi nie służy, która mi teraz doprowadzi do rozczarowania, złości, frustracji i zaraz wygeneruje więcej, bo przyjdzie kolejny student, a już będę myślała kolejny, pewnie za drogo. No chyba muszę scenę zbić, zajeść scenę. Więc łapię się na emocje. Jeżeli emocja jest negatywna, wracam do tej myśli, jaka to była myśl i mówię, okej. Okay. Więc ja powiem, a to przez to. A co ja bym chciała? I idę do nie 3D tego, co się dzieje, tylko idę do 4D. Idę do wyobrażenia sobie, co bym chciała. Wow, przychodzą do mnie studenci, mam mnóstwo studentów, każdy i oni chcą, zapłacą cenę, jaką ja tylko sobie zażyczę, bo tak bardzo chcą ze mną współpracować. Tak, ja mam nowych klientów, tylko takich, którzy płacą mi z wdzięcznością od razu, z góry i sobie generuję tutaj to i to widzę, czuję. Wow, jak super, a to są najłatwiejsi klienci. Najłatwiejsi klienci są właśnie tacy, dla których to nie jest za dużo. Generujesz to, jak się czujesz? Wspaniale! I zaraz przyjdą osoby takie właśnie, które sobie wymyśliłam, bo ja ale sobie... też jest warto sobie też dać tej afirmacji, że tworzę wartościowe produkty, oczywiście. Więc jest to wartościowe, więc to też musi mieć pewną cenę dostosowaną do wartości, nie? Wartość Warto też sobie tak ustalasz sama. wytłumaczyć. Wartość ty ustalasz. To znaczy cenę ty ustalasz, a wartość dostosowujesz do ceny, nie? Ale cenę masz prawo ustalić, jaką tylko sobie chcesz. No tak. No. I na przykład mnie ludzie pytają, czy ja mogę im rozbić na pakiety. Ja już nauczyłam się mówić nie. Wiesz co, zauważyłam, te osoby, które próbują rozbijać pakiety. Czasem coś ścina, chciałam powiedzieć. Tak? Te osoby, które próbują rozbijać pakiety, potem albo nie dokańczają pakietu, to z mojego doświadczenia, albo jeszcze mają jakieś tam pytania, są takimi, no trochę męczące. Przepraszam, że to powiem, ale tak jest. Idealny klient, trzymajmy się swojego idealnego klienta i tylko z takim współpracujmy. A co powiesz o overthinking, czyli o myśleniu za dużo, przesadnym rozmyślaniu? Nie możesz, ale overthinking what? Wiesz, jeżeli myślisz negatywnie, no to nawet jedna myśl to już jest overthinking. Negatywna. Jeżeli myślisz pozytywnie, rób to cały czas. Rób to na 500%. To ty tylko Tylko pozytywnie. Z każdej sytuacji można znaleźć coś pozytywnego, myślę sobie. Overthinking, jeżeli chodzi o analizowanie i tak dalej, analizujemy tylko tak. Tak, tak. Overthinking w ujęciu analizowania, w ujęciu natłoku myśli. O to mi chodziło. Dyscyplina głowy. Tutaj nie ma. To w afirmacjach i w manifestacjach to jest dyscyplina głowy. Wybieram, każdą myśl wybieram. Wybieram myśl, która mi służy. Zawsze wybieram myśl, która mi służy. I tutaj możesz overthink as much as you want. Myśl sobie, ile chcesz na to, jak doszłaś do tego celu, jak to zrealizowałaś, jak jest... Czyli też wykorzystujesz w ogóle, nie tylko w biznesie, ale też w swoim życiu, energię pieniędzy, czyli to, co uczy Marta w swojej grupie. Cały czas to praktykujesz, rozumiem. Oczywiście, to w całym życiu. W całym życiu. Dlatego mówię, no, przeniosłam się na Karaiby, mam córeczkę. Dlaczego akurat Karaiby? Dlaczego? No bo tu jest gorąco, jestem akurat? W Irlandii 15 lat deszczowej. Jak przyjechałam tu na wakacje, to powiedziałam, ja tu wracam. No, tam jest wiecznie ciepło, tak? No, pięknie, słonecznie, ciepło. Tak dokładnie jak tutaj na tym zdjęciu, to przecież to jest właśnie tak. A, tam są jakieś... no super. No, jest przecudnie. No i co mam powiedzieć? No i teraz dom kupiliśmy. Ja kupiłam za własne pieniążki, które mam dzięki niedawno? Temu. No teraz jakoś, no. Znaczy kupiliśmy... No to świeża sprawa, to gratulacje. ...kwietnia, a wprowadzamy się w tym miesiącu, bo to cały czas, wiesz, są... Pracę nad nim w znaczeniu meblowania i tak dalej, nie? I daleko do plaży? 5 minut, 8 minut, 8 minut.
Ale mamy basen na tarasie. No to fajnie, super. No. Czyli zmanifestowałaś sobie wszystko, o czym, co chciałaś tak naprawdę. I dalej manifestuję. Idę po więcej. I kolejne cele czekają w kolejce. Tak, czeka moje Porsche w kolejce. Czerwone. Białe. Tutaj na Karaibach wszystko, co jasne, jest najlepsze, ponieważ jest tak gorąco, że musisz odbijać światło, żeby w ogóle można było przetrwać. Czerwone, czarne, ciemne kolory nie służą. No, białe. Kiedyś zawsze marzyłam o czarnym, ale to tutaj to nie przejdzie. Czerwony nie? Czerwony jest takim energetycznym kolorem. Bardzo energetyczny, aczkolwiek przy takim słońcu się ten lakier po paru latach jednak siada. To nieważne, jakie auto, no. A czy miałaś coś takiego jak szklany sufit ogólnie, czyli na przykład na początku swojego biznesu, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, szklany sufit, czyli chodzi mi o to, że na przykład ustaliłaś sobie, ja na przykład się z czymś takim mierzyłam, że No. ustaliłam sobie, że zarabiam tyle i tyle i nie mogłam tej kwoty przekroczyć. Tak. Ja jak zaczęłam zarabiać, to do 5000 euro, czyli do około 20 tam 5 Tak, tysięcy, 20 tysięcy. 20 tysięcy, tak? No, około 20 tysięcy z lekkością doszłam. I to takim, wiesz, ciągiem, że idę i cały czas więcej, więcej, więcej. Jak uderzyłam piątkę, 5 tysięcy, około 20 tysięcy złotych. Moje ceny są w euro, ponieważ ja mam firmę zainwestowaną w Irlandii. To powiem ci, że mnie trzymało pół roku na 20 tysiącach. 20, 25, nie? Z czasem doszłam do 30 i to był mój max 30 tysięcy złotych. I ten miesiąc jest moim miesiącem przeskoku z 30 tysięcy na 50. A jak myślisz, z czego to wynikało? To jakiś Swojej blokad na temat pracy pieniędzy? nad sobą. Teraz to ten, tak, ja się zatrzymałam w rozwoju mindsetowym. Bo to jest tak, że dochodzimy do jakiegoś tam pułapu i nagle mamy, wiecie, taką czapkę na głowie, nie? I tą czapkę trzeba znowu, może powiem, zdjęć. No, dochodzisz do jakiegoś pułapu i potem trzeba się przebić. Okej. Okay. I czasami potrzeba pomocy, żeby to przebić gdzieś tam w głowie. Więc to są moje przekonania po prostu. I poszłam do Marty Manteres na Masterminda. Byłam miesiąc u niej, ale dużo mi to też dało, bo kupiłam sobie też u niej prywatny Myślałam, że ten. u niej na coachingu byłaś. Byłam u niej na Mastermindzie. Przez miesiąc czasu, ale naprawdę powiem szczerze, że z Martą. Marta dała mi dużo do myślenia. Też poszłam, jestem teraz obecnie na takim jeszcze jednym treningu Wealth from Within from Kathleen Cameron, który mi też bardzo otwiera. No i cały czas pracuję nad sobą, bo ja robiłam program Boba Proctora, TIR, Thinking into Results, myślenie ku rezultatom i on mi bardzo dużo dał. To był mój początek, ale teraz ja już idę do góry, do góry, do góry i cały czas mam nowego coacha albo jakiś nowy program, nie? Dla którego pracuję. To cały czas jest coś do przerobienia fajnego w nas, A odnalezienia to sobie. właśnie jak wybrać dobrego coacha według ciebie? Jakie masz rady dla osób, które chciałyby coacha, a jest tyle coachów na rynku? Jak wybrać dla siebie odpowiedniego? Czy tutaj Takiego, który ma kierować się rezultaty. No co mam ci z kim powiedzieć? rezonujemy, czy po prostu No oczywiście. intuicją? Oprócz tego, że ma rezultaty, tak? To wiadomo. Musisz z nim rezonować. I on ma ci pokazać swoje rezultaty. Ty musisz widzieć jego rezultaty. To nie jest tak, że coach ci powie, ja cię doprowadzę do tego, a sam nie jest w tym momencie. A sam na przykład, jeżeli ktoś ci powie, że cię doprowadzi, na przykład finansowo, okej? Okay? Ja na przykład coachuję nauczycieli, ale ja mówię szczerze, ja do tej pory zarobiłam do tamtego miesiąca 33 tysiące złotych. Do tego punktu mogę ci, jeżeli chcesz zarabiać 10-20 tysięcy, to ja z lekkością ci pokażę, jak to zrobić, nie? Natomiast nie powiem komuś, że ktoś dzięki mnie zarobi 100 tysięcy na przykład miesięcznie, ponieważ ja jeszcze nie wiem, jak ja tam mam dojść. Ja nie jestem pewna. Rozumiesz? Ponieważ moja głowa w tym momencie jeszcze nie jest otwarta na to. Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze, może tak, jeszcze się nie zrealizowało to na takim pułapie. Więc moja rada, jeżeli ktoś na przykład chce ze mną współpracować, tak? To ja mówię szczerze, ile ja zarabiam.
i do ile takiej ceny jestem w stanie cię doprowadzić, ponieważ to jest my capacity. To są moje możliwości na ten moment, które się wizualizują w rzeczywistości. I tak samo, no, to jest moja rada, ale to musisz czuć, że ta osoba jest w stanie ci pomóc, nie tylko osiągnąć to, ale dotrzeć w tobie, pomóc tobie dotrzeć w sobie do tego, żeby do tego dojść. Bo nie każdy ma taką umiejętność. Niektórzy są milionerami, ale nie wiedzą, jak do tego doszli. I nie są w stanie ci pomóc, bo nie wiedzą, jak sami do tego doszli. Więc ważne jest, żeby ta osoba sama wiedziała, jak przeszła tą transformację, gdzie miała bloki, Czyli z co jej praktykami pomogło. współpracować, tylko praktyka, praktyka, nie z teoretykami. Oczywiście, że tak. Widziałam dziewczynę gdzieś na jakiejś grupie, pytała się, gdzie zrobić sobie kurs marketingowy. Mówię, wejdź sobie na Instagrama, jeżeli chcesz na Instagramie działać. Zobacz sobie kogoś, kto ma super rezultaty, kto z tobą rezonuje, kto zarabia fajne pieniądze i od tej weź osoby kurs, a nie idź do jakiejś szkoły, od jakiejś pani, która pewnie nawet Instagrama nie ma. Po co ci to? Co ci to da? Czas się zmieniły, A już nie potrzebujemy co byś szkół. doradziła sobie? A długo już prowadzisz ten swój biznes? 2 lata. A no to świeżo. Na świeżo, Tak ale ja zobacz, jak myślałam, że fajnie. dłużej właśnie. Zobacz, jak fajnie. Świeżo i cały czas się. 2 lata taki rozwój dynamiczny. A ogólnie można cię gdzieś znaleźć oprócz tego, że pozyskujesz klientów poprzez Facebooka? Czy jeszcze używasz do tego płatnej reklamy? To tak pytam ze swojej branży ogólnie. Nie. Tylko Organicznie. Facebooka? Organicznie. Organiczny ruch tylko, tak? To ciekawe, bo jesteś kolejną osobą, z którą robię wywiad, która pozyskuje organicznie i to z sukcesem. Ale Powiem wydaje ci mi się, tak, że to zapłaciłam 2 razy za reklamę. 2 razy, żeby się to płatną na stało. Facebooku, tak? Czy w Google? Zobacz, jedna była na Facebooku, płatna, Przez fanpage'a. przez tydzień. I jedna na jakiejś tam platformie dla uczniów, nauczycieli. Nigdy więcej tego nie zrobię. Albo przynajmniej przez następny czas, bo nie służy mi to w ogóle. Po prostu. Organicznie, czyli w jaki sposób? Przez grupy na Facebooku, tak? Masz Grupy swoją na grupę na Facebooku, Facebooku, tak? komentarze różne. Czasami coś skomentuję, czasami ktoś mi poleci. Aha, okej. I czy to według ciebie wymaga więcej pracy niż przy płatnej reklamie? Bo jednak organicznie, według mnie, to jednak trochę trzeba też pracy włożyć, nie? Chyba, Tak. że ktoś mnie poleca innym, to już jest jakby, jest to ułatwienie na pewno. Czyli pocztą Wiesz co, pantoflową na przykład. mi to fajnie idzie, ja na razie, ja nie mówię, że nigdy nie skorzystam z reklamy, okej? Okay? Nie mówię, że nigdy nie skorzystam z reklamy, ale na ten moment jest dobrze, jak jest, naprawdę jest dobrze, jak jest, tak jak to działa, mi to odpowiada. I A zauważam, że jakąś. ludzie z polecenia jednak i wiesz, zobaczą prawdziwą osobę, wiesz, żeby zbudować taką świadomość, to może i dobrze zrobić reklamę. Żeby zbudować świadomość, że w ogóle istnieje coś takiego, tak? Żeby ludzie Właśnie, się bardziej świadomość otworzyli. marki, pokazać się. Tak. Być może jest dobrze, ale tak patrzę, Marta monetarystycznie nie robi reklam. Nie potrzebuje tego. Niektórzy zakładają grupę, jakoś ludzie dołączają, nie wiem, dołączają sami, albo po prostu może w innych grupach też pokazywać ludziom, że o, tu jest taka grupa, dołączcie, coś takiego. Bo nie w każdej branży to zadziała, ja tak przynajmniej uważam. Nie w każdej branży ten ruch organiczny zadziała. Z moich doświadczeń. No być może, być może. Ja nie jestem przeciwna, po prostu póki co nie sprawdziły mi się te A polecasz zapowiedzi. jakieś książki dotyczące angielskiego albo książki z rozwoju osobistego, które pomogły ci w biznesie, w życiu i które na ciebie wywarły największy wpływ? Poczekaj, zobaczę, czy ją. Jakieś ciekawe? No, poczekaj sekundkę. Być może ją mam pod ręką. Jakbym mam pod ręką, to by było super. Potęga podświadomości na pewno. Zgadłam. Też jest świetna. Aczkolwiek wiesz co? Ja bym zaczęła od tej.
Myśl Myśli jak bogatsze. myśli bogaci na Napoleon Hill. W języku in English, w angielskim najlepiej. Po Nie, angielsku. ale po polsku też możesz sobie ją Mam, przeczytać. mam Masz ją. ją. I Na to jest komputerze, tak, w książka, od której PDF-ie, no. naprawdę fajnie zacząć. Jest to książka, która nie jest nad wyraz skomplikowana. Jest to książka, która nie jest bardzo taka głęboka jeszcze. Okay? Ale ma wszystko, co jest potrzebne, żeby zacząć i żeby ruszyć. To jest taka, bym powiedziała, podstawka Biblia. Osoby, która chce przejść na swoje. No, teraz zacząć realizować swoje cele. To na To pewno jeżeli polecam. chodzi o mindset, a jakieś takie książki z konkretnymi wskazówkami, bo bym powiedziała, że ta książka jest bardziej pod mindset, żeby się nastawić na coś swojego, No. a jakieś konkretne Takie działanie, chodzi ci bardziej? o działanie biznesowe? Tak, działanie, no. Aha, Jakieś takie konkretne wskazówki, bo tutaj według mnie tą książkę, czyli myśl i bogactwo jest taka bardziej na rozwinięcie swojego mindsetu, żeby myśleć jak No. osoba bogata, a mi teraz chodzi o takie konkretne, nie? Wiesz co, ja swego czasu ja lubiłam Brian Tracy. On ma takie Mam bardziej. sporo jego książek. No, i uważam, Psychologia że on sprzedaży na jest. przykład. Tak, sprzedaż, jak być panem swojego czasu, czyli to. Zjedz tę żabę. Tak, zjedz to. Eat that frog first, exactly. Zjedz tą żabę, tam jest też o time management. On ma taką książkę o time Zarządzaniu czasem, tak. Jeszcze na management, przykład ja zarządzaniu czasem. mam o wyznaczaniu celów, też jest taka żółta, fajna. Tak. I maksimum osiągnięć też. Tak. I on jest fajny dla osób, które chcą początkują, on jest bardzo fajny, bo on jest taki na szybkę, nie? Taki fajny, taki Przystępny, prosty. tak. Neutralny mnie tak konkretnie Ale dosyć jego mówi. książki są. Na przykład ta książka jest fajna, The Power of Awareness, nie? The The Power of Now. Power of Now, to nie kojarzę. Eckhart Tolle. Czyli potęga. Aha, wiem, potęga teraźniejszości, tak. No, kolejna jest, no i Goddard, nie? Neville Goddard, ale to już jest wyższa szkoła jazdy, to z czasem. Jaka? Neville Goddard. Neville Goddard na przykład właśnie A polski tytuł? Może The kojarzę. Power of Awareness. Potęga świadomości, tak? The Power of Awareness. Tak. Bardzo fajna książka, ale to są już takie głębsze rzeczy. Ja bym I na ja bym początku. jeszcze poleciła, jeżeli tutaj chodzi o energię pieniędzy, jest taka książka, też taka zielona. Energia pieniędzy się nazywa. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, akurat tej nie kojarzę. Ja ją może tutaj gdzieś mam. No. Zobaczę. O, to jest ta książka właśnie, nie? Energia pieniędzy. Aha. Właśnie ta. Stewarta Wilda. Stuart Pięknie. się nazywa, nie? Też wiesz co, tam moja obecna pani coach, ona wydała książkę, się nazywa, książka jest tylko po angielsku, Becoming the One. Jak się stała tą jedyną. I ona tam, jeżeli znasz angielski, ona jest bardzo lekko napisana, bardzo łatwy język. Ale jeszcze raz, jaka książka? Bo nie usłyszałam. Becoming the One. Becoming the One. A jaka autorka? Dokładnie. Kathleen Cameron. Czekaj, znajdę ją. To możesz mi później wysłać na Pewnie. Messengerze ewentualnie. Albo. Ona jest bezpłatnie, można ją dostać. Ona jest udostępniona chyba na jej stronie, czy coś takiego. Można sobie ściągnąć. Świetna książka. Ta babeczka, ona miliony zarabia rocznie, ej, to dolarów. I opowiada, jak ona 2 lata do tego doszła. 2 lata. Okej, A pardon. masz tą książkę ze sobą, tak? A tutaj mam na tym. Na zdjęciu wam pokażę. Becoming the One. Becoming the One. To nie kojarzę jej. Czyli jak Becoming stać the się One. numerem jeden. Bardzo fajna, krótka, świetna i mnóstwo ciekawych To jest bardziej taka informacji. biografia, czy Biografia, jak biograficzna się taka? zmieniło jej myślenie i jak dzięki temu zmieniło się jej życie. A co myślisz o książce Timothy'ego Ferrisa 4-godzinny tydzień pracy? Kojarzysz? Nie znam tej książki. On ma na przykład jeszcze
No ma serię tych książek, ma też swój No. kanał na YouTubie, on właśnie też mówi sporo o zarządzaniu czasem w biznesie, No. czyli jak na przykład zrobić coś, co zamiast byś zrobiła w 8 godzin, on robi w 4. Też bardzo ciekawe, albo jeżeli chodzi jeszcze o mindset, to na przykład taka książka, którą ja zaczęłam, to był Laptopowy Milioner na przykład. Jak? Laptopowy Milioner. O. Marka Anastazji, czy coś takiego? Mark Anastazji. Wiecie co? Wiesz co? I wiecie co? Jedną z rzeczy, którą ja się nauczyłam na kursie, który robiłam mindsetowym Boba Proctora, ja robiłam taki kurs na Lead the Field, czyli jak to powiedzieć, bądź najlepszy w swoim biznesie, w tym, co robisz. I on mówi o czymś takim jak power hour. Taka godzina dziennie na rozwój biznesu, czyli nie siedzę i nie robię, nie dłubię tego, co mam do zrobienia, tylko siedzę i rozmyślam, robię research, czytam na temat tego, co ja robię i rozwijam się, oglądam innych, co oni robią. I to jest taki motor, który nas wzniesie na kolejny poziom. To jest jedno, a druga to jest the power hour. Może być też, elementem tego może być też kontaktowanie się z ludźmi, tak? Networking i tak dalej, i tak dalej. Natomiast naprawdę bardzo ważną kwestią jest mieć świetną ekspertyzę i cały czas się rozwijać w swoim kierunku. Czyli książki, szkolenia, audiobooki. Właśnie też jest dużo audiobooku Briana Tracy'ego na YouTubie. Ja też zaczęłam ostatnio słuchać audiobooków sporo po angielsku, nie? Więc. Super. Tego jest naprawdę po angielsku, jest tego mnóstwo. Po polsku, no takim, powiem, że ta najmocniejsza w tym wszystkim na ten moment jest Marta Manteres. Naprawdę, z Polaków. Nie? Ona jest takim prekursorem na polski, na polski rynek i jestem świetna. Jeżeli chodzi o afirmację, czy ogólnie o biznes, czy w jakim ujęciu? O wszystko, przecież ona wszystko ma. Ona ma afirmację i manifestuje dzięki afirmacjom to, co robi i prowadzi innych i ludzie mają świetne A jak rezultaty. trafiłaś do tej grupy w ogóle? A Przez koleżanka mi kogoś, czy... wspomniała, ponieważ my razem byłyśmy na innym programowym mindsetzie i ona angielskiego za dobrze nie znała i mówi, że ona właśnie Marta i ja sobie zobaczyłam Martę. I Marta fajnie, bo Marta bardzo jasno z takiej krowie na rowie wyjaśnia bez pitu, nie wiadomo czego, jakichś tam wstążeczek i krawatów i nie wiadomo czego, nie? I jest dostępna. No i zobacz, jak ona sobie biznes rozkręciła fajnie. Spójrz na nią. Jakie ona ma kursy. Super. Bardzo, bardzo dobre. Co byś doradziła osobie, która chciałaby przejść na swoje, a nie wie od czego zacząć? Jak zacząć w ogóle? Co byś takiej osobie poradziła? Od czego ma zacząć? Jeżeli masz pasję już, wiesz, co byś chciała zrobić, to już jest łatwo. I to wcale nie znaczy, że masz rzucać wszystko, co robiłaś do tej pory. I zacząć robić to, co. Bo ja zauważyłam, że na początku wyzwaniem może być pozyskanie pierwszego klienta. Wyzwanie, ale zobacz. Tak naprawdę zależy, co chcesz robić, tak? Ale jeżeli na przykład masz jakąś pracę i chcesz zacząć rozwijać swoją pasję, to możesz ją rozwijać na boku, na początku. Równolegle. Tak. I większość ludzi tak robi. To nie jest tak, że ktoś rzucił pracę i nagle naprawdę większość osób i nawet tych już milionerów nie robiło tak, że rzucało wszystko, Na tylko głęboką wodę, wiem. no nie, wcale to nie jest prawda. I się nie stresuj tym, że Wiem. teraz musisz to tak robić. Ani ty, ani ktokolwiek inny. Ja też. Ja nie rzuciłam wszystkiego i zaczęłam swoją firmę. Ja pracowałam i już i zaczęłam rozkręcać moją A po firmę. godzinach rozkręcałaś coś swojego. Tak, a Myślę, jak że to mi jest się fajnie się najrozsądniejsze rozkręciło, rozwiązanie. tak, jak mi się to rozkręciło, to mówię, dobra, to już wystarczy. Ja na przykład też w wielu książkach tych rozwoju osobistego czytałam, że dopiero, że warto rzucić etat dopiero wtedy, jak na przykład twoje zarobki, też Marta o tym mówi, z tego co pamiętam, jak twoje zarobki przekroczą kwotę, którą ty zarabiasz na etacie. To Można. wtedy warto rzucić etat po prostu. Ja uważam, że to też trzeba czuć, bo to jeżeli
w momencie, kiedy ty uwierzysz, że to pójdzie już, nie, że to idzie wystarczająco, że ty już wierzysz, że to pójdzie, to to jest najlepszy moment. Kiedy ty już uwierzysz, że to pójdzie. Na pewno w momencie, kiedy już zarabiasz takie pieniądze, jak już zarabiasz w tej pracy obecnej na etacie, to jest oczywiste, że już to pójdzie, bo już to poszło, tak? A być może troszeczkę wcześniej tę decyzję podejmiesz, bo potem już uwierzysz, zobaczysz, że idziesz do przodu, że to się, co miesiąc jest coraz lepiej, może wcześniej podejmiesz taką decyzję, to jest okej. Ja nie pamiętam, jak to było u mnie, w którym momencie. Znaczy, ja zrezygnowałam z tej pracy, bo ja byłam w ciąży już troszeczkę dosyć wysoko. I po prostu już czas było zostawić przynajmniej jedną pracę i zostawiłam ją. To Ale jestem zaczynałaś w Polsce, a teraz swój biznes rozwijasz na Karaibach, tak? zadowolona. Zaczęłaś w Irlandii, przepraszam. W Irlandii, a skończyłaś na Karaibach. No, można tak powiedzieć, no. No. Czyli tak naprawdę nie musisz jeździć na wakacje teraz. No Bo właśnie, cały już czas mówię, to jest ciepło. ostatni, choć idziemy, zabukujemy sobie jakieś tutaj, nawet 15 minut stąd, all inclusive, ale żeby się poczuć jak trochę jak na wakacjach. No, Czyli ale... też ważne jest środowisko, w jakim się też obracamy, teraz sobie tak myślę, żeby odciąć się właśnie od tych ludzi, którzy ciągną nas w dół, bo na etacie sporo jest właśnie takich ludzi, którzy się nie rozwijają, którzy po prostu no, żyją chwilą. I jeszcze będą ci mówić, żebyś nie marzyła czasami, że nie masz Że to prawa nie na nie. wyjdzie, będą prowadzić się zniechęcia, że jest duża konkurencja, większość ludzi to już robi. Ja Czasem pamiętam. dadzą tam jakąś wskazówkę, tak? Typu, o wiesz, Aga, musisz się wyróżnić z czymś i tak dalej, nie? Ale w większości jest to zniechęcanie na pewno. Jak najbardziej. Ja pamiętam taką jedną sytuację, zanim otworzyłam swoją firmę, ale ja studiowałam w Irlandii, a potem chciałam dostać pracę na uniwersytecie. I ja sobie pamiętam, jak dostałam ten dyplom, ja tak patrzyłam na ten uniwersytet i mówiłam, ja tu jeszcze wrócę. Ja tu jeszcze wrócę. I tak to zostawiłam, nie? I poszłam na praktykę do koledżu takiego, ale tam po tej praktyce nie zaproponowano mi stanowiska. I byłam trochę taka zdołowana i tak dalej, no ale dobra, jakoś tam z tym dealowałam, mówię, ojej, ojej. I tak mówiłam dziewczynie, no widzę, a co ty robisz? I ja mówię, no ja tam, ja się zajmowałam inżynierią dźwięku. I ona mówi, ojejku, to myślisz, że taką pracę dostaniesz i do jakiejkolwiek pracy, dziewczyna. Ja mówię, no nie, ja chcę pracować w swoim zawodzie, nie? Ja chcę uczyć tego, czym się uczyć. No ale gdzie, to jaki procent w ogóle takiej pracy? I słuchaj, tak mnie zdołowała, tak powiedziałem, że to jest w ogóle, że jestem głupia jakaś, że ja w ogóle o czymś takim marzę. I ja się pozwoliłam jej, ja jej wtedy pozwoliłam poczuć się po prostu beznadziejnie, nie? Wciągnęła cię w swój dół po prostu, Tak, tak? pozwoliłam jej na to, pozwoliłam jej w ogóle na ten temat mówić. Z niektórymi ludźmi w ogóle nie warto na te tematy rozmawiać. Okay? Ponieważ to okazało się potem, że Czyli z ona niektórymi sama ludźmi nie bardzo warto chciała. dzielić się swoimi celami, tak? Tak, bo ludzie sami nie realizują swoich marzeń, bo mają strach i brak wiary w siebie i to jest takie projecting, że oni to przerzucają Projektowanie. na ciebie. Tak. Przerzucają to na ciebie i mówią tobie, że skoro ja nie mogę, to ty też nie możesz. Nikt nie może w ogóle, tylko nie wiadomo, komu się może takie coś udać. Słuchaj, miesiąc później dostałam telefon z uniwersytetu, czy ja bym chciała wykładać na uniwerku. I jeszcze mi zaproponowano doktorat i stypendium. No widzisz. No, ale ja nie poddałam się, powiedziałam sobie, nie, ja nie szukam żadnej innej pracy. Ja tylko będę Czyli na robić to. początku jej uwierzyłaś, a później przyszło takie olśnienie, że kurczę, ona nie ma racji, że to tak nie może być, tak? To był moment, kiedy ja się tak poczułam. Nie? Ja się tak poczułam, ale to nie znaczy, że ja powiedziałam sobie, że będę szukała pracy jakiejkolwiek, Czyli ale ona w tobie zasiała takie ziarno, można powiedzieć, niepewności, wątpliwości. takich wątpliwości. To Tak. było przez moment. Bo później przyszło takie, jak ja to mówię, olśnienie i nie dam się, nie? I tak osiągnę to, co chcę. Dokładnie. Z perspektywy czasu, powiem szczerze, ja na to przyzwoliłam, żeby tak się poczuć, bo to zawsze Czyli podejmowanie. najlepiej się odciąć takich ludzi, obracać się w środowisku wspierającym, Jeżeli w możemy, nie zawsze jest środowisku. taka możliwość, tak? Bo wiesz,
na przykład jak masz rodzinę i tak dalej, wiesz, to nie zawsze jest łatwo się odciąć na 100% od wszystkich. Jeżeli mogę, to lepiej się odciąć albo w ogóle takich No, ale tematów to nie wtedy poruszać. warto sobie znaleźć, to na przykład uciąć trochę kontakty lub ewentualnie chodzić na jakieś spotkania, właśnie mastermindy, jakieś zoomy w internecie, Nie jakieś towarzystwo. grupy, więc szukać po prostu rozwiązań, skupić się na rozwiązaniach. Tak. Mieć towarzystwo, które. Zawsze mieć towarzystwo, które będzie się ciągnąć do góry. To na pewno. Wzajemnej adoracji. No, to tak. Tak. I mieć. Ja na przykład z niektórymi osobami na pewne rzeczy, na pewne tematy nie rozmawiam. Po prostu wybieram, o czym będę z nimi rozmawiać. I ty nie musisz zwierzać się z czegoś, jakiś na przykład. Niektórzy uważają, że mówienie o pieniądzach to jest złe i w ogóle się przechwalasz i to ze mną nie Zwłaszcza rezonuje. w Polsce ogólnie jest Tak, spora takich przekonań. Tak, bo. ostatnio mi dziewczyna powiedziała, właśnie jak ja powiedziałam, ile nauczyciel może zarabiać, to ona to źle, bardzo źle odebrała. Bardzo źle odebrała, nie? Mentalnie nieprzyzwyczajona może do takich kwot, albo ma też właśnie jakieś blokady wewnętrzne związane z pieniędzmi, albo z energii braku, jak wiem, tak? Tak, słuchajcie, słuchaj, no to jak ktoś ci mówi, że słuchaj, mi to wystarczy, bo ja jestem matką, mam trójkę dzieci, muszę posprzątać, muszę ugotować, muszę zrobić pranie i tak dalej, wiesz, ja jestem za jedną kobietą, ja nie mam czasu się tak zajmować biznesem, żeby rozwijać, mi to wystarczy. Ale ty możesz mieć na to, na coś, na to, żeby ktoś ci gotował, ktoś ci sprzątał i ktoś ci robił pranie, bo jak ja schodzę na dół po skończeniu pracy, o 15 kończę pracę, jak ja schodzę na dół, to ja się nie zabieram wtedy do mojego dziecka, przy okazji ugotuję, posprzątam, wypiorę, wyniosę śmieci, nie wiadomo co jeszcze zrobię. Nie, ja schodzę na dół i zajmuję się moim dzieckiem. I ja spędzam quality time z moim dzieckiem, a nie robię wszystkie inne rzeczy i uważam, że to jest tak, to jest okej. Okay. Tak się żyje, tak powinno żyć i nie myśleć o niczym więcej. No Nie, bo... właśnie, jak z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o mentalność tam, gdzie mieszkasz, a mentalność w Polsce, bo masz na pewno studentów z różnych krajów świata, tak? Czy oni się różnią jakąś mentalnością, jeżeli chodzi o podejście do nauki, podejście do pieniędzy? Czy zauważysz jakieś różnice, czy po prostu wybierasz sobie osoby takie świadome finansowo, że tak powiem? No ja wiesz, ja przyciągam teraz coraz więcej osób, które wykupują największe pakiety u mnie. Największe. Pakiety po 3,5 tysiąca złotych. Teraz ludzie wykupują takie pakiety u mnie. 2000, 2,5. 650 euro, 650 Ale to euro. jest pakiet na dłużej pewnie, na pół roku, na cały rok, tak? Tak, 30-godzinne na przykład, nie? W zależności, jaki to jest, to tam biznesowe, niebiznesowe, ogólne, kursy dwumiesięczne, ale ludzie płacą w pakietach już. Ja już naprawdę przyciągam takie osoby i nauczyłam się mówić nie, bo ja bym chciała komuś pomóc i że rozbiję, za każdym razem to się przeciwko mnie, jak to się mówi, odwracało. Czekaj, tutaj mamy fajny komentarz do ciebie. No. Czyli pani sytuacja udowadnia, że warto marzyć i się nie poddawać spełnianiu swoich celów. Super. Zdecydowanie. Ale naprawdę to marzenie to nie jest tylko do momentu, kiedy coś mi nie wyjdzie. Rozumiesz? To nie jest tak, że ja marzę, ale kurczę, 2 miesiące próbuję i mi nie idzie. Nie. Ty masz wizję, która się już spełniła, ty się w niej czujesz i jak to mówi Marta, choćby skały srały, ja tam będę. Nie interesuje mnie, co będzie po drodze. I co potrzebuję przeskoczyć, co muszę obejść, ja tam będę. Oczywiście jesteśmy spójni ze swoimi moralami i wszystkim, tak? Bo to jest bardzo ważne, żeby być spójnym. Tak. Ale nie ma, nic mnie nie zatrzyma. I to jest kwintesencja tego, że tak naprawdę wiele osób zmienia pracę, z kwiatka na kwiatek przechodzi, tak? Tutaj tego spróbuję trochę, a tutaj za długo to trwa, nie idzie, dobra, coś innego, coś innego. Tak naprawdę w każdy biznes można rozkręcić do nieba. Każdy biznes można. Wielomilionowej skali. Tak, każdy. Tylko trzeba w nim go czuć i w nim wytrwać, przetrwać do kolejnego poziomu.
Czyli tutaj po jakimś czasie zadziała ten efekt kuli śnieżnej. Nie wiem, czy słyszałaś o tym efekcie. Oczywiście. Oczywiście. Po prostu się będzie kręciło, kręciło i będziesz widziała coraz większe rezultaty. To jest ten moment, kiedy ty działasz, zaczyna się wszystko kręcić. I teraz tak, Efekt zauważ skali ten też to się moment. można to Tak. tak nazwać. I teraz ważne, żeby się w tym momencie nie zatrzymywać, żeby poprosić o pomoc, żeby szukać rozwiązań, jakichś może automatyzacyjnych, albo żeby inni się czymś zajęli, bo nagle się może być tak, że będziemy po prostu przywaleni wręcz, tak? Tą kulą śnieżną. Ale Wow. to jest właśnie plus, to jest największy plus. To jest Gdzieś kiedyś plus. przeczytałam w takiej książce, że jak już nie wyrabiasz zamówieniami, czy nie wyrabiasz po prostu czasowo, to znaczy, że twój biznes idzie w coraz, przechodzi na coraz wyższy poziom. Tak, ja w pewnym momencie po prostu potrzebowałam zatrudnić opiekunkę i dwie asystentki do pracy, bo ja wiedziałam, że ja nie jestem w stanie już robić tego, 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 tego i tego. Ja wiedziałam, że ja muszę już uczyć, ale To potem zaczęłaś delegować. organizacyjnie trzeba delegować. Więc żeby ta kula śnieżna cały czas szła do przodu i się powiększała, potrzeba nowych zachowań, nowych rozwiązań, być na tym poziomie i żeby cały czas to szło do przodu. Żeby nie zatrzymywać tego ruchu, nie? Tego Czyli ciągu. podsumowując, mieć jasną wizję, afirmować sobie, nie poddawać się, obracać się w tym środowisku. Co jeszcze tutaj warto byłoby dodać? Pilnować siebie na poziomie nie uczucia już nawet, tylko głowy, myśli, zawsze dokonywać wyboru. Nie, jaka myśl mi służy? Jaka myśl Kontrolować swoje myśli, tak. tak, jaka myśl służy mojej wizji? Która myśl, które działanie, która myśl doprowadzi mnie do realizacji mojego celu? Po prostu za każdym razem dokonujesz wyboru i za każdym razem manifestujesz. Czy mówisz sobie, że to nie wyjdzie, czy że to wyjdzie? To jest twoja manifestacja i musimy wziąć odpowiedzialność za własne myśli. To jest twoja odpowiedzialność. Jeżeli życie nie idzie, jeżeli biznes idzie do niczego, to jeżeli sobie tak mówisz, to właśnie tak jest. A jeżeli tak jest teraz, to dlatego, że sobie wczoraj tak mówiłaś. A dzisiaj to zmień, bo jutro będzie inaczej. Czyli to, co mam teraz, jest odzwierciedleniem tego, co mówiłam do siebie w przeszłości, tak? Ja to tak Oczywiście. widzę. Oczywiście. Oczywiście. Dużo A wiedzy, nie? jakiś, Bo ty masz tak myślisz jakiś. sobie, że dużo tego. Jeszcze raz? Mówię, dużo wiedzy tutaj przekazujemy dzisiaj. Myślę, że masę i to ma być też taki był cel i zamierzenie tego wiadu, żeby był inspirujący. No. Żeby zainspirować. Ja sama też jak z tobą rozmawiam, to jest też taka pozytywna energia, czuję się taka też zainspirowana Super. niesamowicie. Ja się bardzo cieszę, Myślę, że o to też chodzi, tak? Bo wiesz, co jest Zresztą fajne? już zanim był wywiad, to też tak się czułam. W sensie, jak się z tobą rozmawiało przez Facebooka, nie? Super. Wiesz co, bo ja fajne jest to, że wszyscy mamy w sobie boski pierwiastek. Wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boży, ale nie widzimy się w taki sposób. Jak zaczniemy siebie widzieć jaką taką iskrę Bożą, którą można tak rozżarzyć, że będziesz po prostu takim ogniem chodzącym i Czyli chodzi o to, zarażającym innych w że tym, co każdy z nas ma mówię. jakiś talent. Tak, każdy z nas coś ma. Ja nie jestem bardziej utalentowana niż ty. Ty masz swój talent. Jeżeli nie wiesz jaki, daj sobie czas na odnalezienie tego, co lubisz robić, co ci sprawia przyjemność. Idź w tym kierunku, a zobaczysz, po prostu wszyscy jesteśmy stworzeni do życia pełni. W obfitości. Dokładnie. Jak pisze Joseph Murphy w swojej książce Potęga Ale, Podświadomości, że nie dokładnie. przychodzimy na świat po to, żeby żyć w nędznej chałupie, tylko po to, żeby korzystać z życia, żeby coś zostawić po sobie, jakiś Tak, ślad. dokładnie. I to w wielu filmach, które oglądam, książka właśnie zrób coś ciekawego dla świata, dawaj ludziom wartość, aż czasem pojawią się pieniądze i za tym pójdą pieniądze, takich, jakich będziesz potrzebować. Właśnie też w tej książce Energia Pieniędzy też o tym jest napisane, tak?
Tak jest, Właśnie, jak zaczniemy wprowadzać w życie, żeby to też umieć się zresztą. łapać na to, bo na przykład czasem mogą nas złapać takie myśli, wiesz, negatywne i tak dalej, ale sztuką jest według mnie wyłapać te myśli, kiedy próbują nas później wrzucić w tą energię braku, tak? Dokładnie, To jest dokładnie. też bardzo ważne, żeby umieć wyłapać ten moment, kiedy ktoś lub coś próbuje nas wrzucić właśnie z powrotem w tą energię braku. Oj tak, w momencie tylko jak zacznie się źle czuć, cokolwiek źle się czuć, czy zły, czy zdołowany, czy niepewny, to znaczy, że wydarzyło się coś, coś pomyślałeś, przyszło coś, jakieś zachowanie może, jakaś sytuacja, analizuj to, wróć, przemiel to, co bym chciała. No bo jak wiemy, większość ludzi żyje w energii braku, tak? Więc jeżeli my nie zmienimy swojego środowiska, to też będziemy w tej energii po prostu. Tak, no ale mówię, czasami, no to nie jest proste, ale czasami będąc w domu z osobami, które są negatywne i tak dalej, nie jest łatwo po prostu spakować się i wyjść, tak? To nie chodzi też o to, na przykład możemy pracować na tym, żeby czyjąś świadomość też, popracować nad czyjąś świadomością troszeczkę, nie na siłę, natomiast najważniejsze jest, żeby pracować nad swoją i umieć się zamknąć na pewne rzeczy i po prostu nie słuchać tego, albo po prostu zmieniać temat. Zmieniać temat z ludźmi. Jeżeli przychodzi coś na takie, co się nie czujesz dobrze, nie masz o tym mówić, zmień na coś innego. Naprawdę, po prostu w umiejętny sposób zmienić temat na coś pozytywnego, żeby po prostu zostawić to i tyle. Chronić Okej, się. Jakieś twoje sposoby, jak sobie radzisz w słabszych momentach? Sprawdzone, twoje własne sposoby? Nauczyłam się po prostu zautomatyzować moje myślenie, jakbym chciała. Jakbym chciała. Muzyka jakaś, nie wiem, dobre jedzenie. Może powiem tak, ja już jestem na takim standardzie, nie chcę tu się chwalić, ale ja po prostu dbam Warto o się to, żeby się. chwalić. Ja dbam o to, żeby się dobrze czuć. Pod tym względem, że. Lubię sobie fajnie zjeść, chodzimy do restauracji prawie codziennie, coś zjeść, wychodzimy gdzieś tam w jakieś miejsca, więc to zawsze, zawsze na co dzień mam popołudnie, gdzieś tam zawsze wyskoczymy sobie na godzinkę, dwie chociaż. To nie mówię, że to są drogie restauracje i tak dalej, ale zawsze coś tam robimy. To tutaj tak, natomiast jeżeli chodzi, no i też czasami nawet takie ćwiczenie, wyjście na spacer jest dobre, nie? Przewietrzenie umysłu. I słuchać sobie ludzi, czytać sobie książki, które nas po prostu ciągną na górę. Pogadać sobie z kim wiemy, że, ale też powiem szczerze, nie rozwodzić się nad problemami. Jak się źle czuję, to nie siedzę teraz, nie mówię komuś, a słuchaj, bo tak sobie pomyślałam, teraz mam takie od doła, to. Pilnuj siebie, żeby nawet, bo zobacz, ty o czymś pomyślisz, potem się zdołujesz, teoretycznie masz 17 sekund, żeby to zatrzymać, bo potem już zaczniesz rozkręcać takie ciąg myśli. Natomiast zawsze możesz się złapać i zatrzymać. Jeżeli ty zaczynasz myśleć i jeszcze kontaktować się z kimś i komuś o tym pisać i drugi raz o tym myślisz i trzeci raz o tym myślisz i jeszcze może jeszcze jednej osobie, zobacz, co ty sobie robisz i zobacz, co ty robisz innym. Użalam się nad sobą. No, jeszcze innych, na I innych. przekazuję energię negatywną innym. No, czy to jest coś, co ty chcesz robić? I czy naprawdę nie jesteś w stanie, czy naprawdę nie chcesz tego zatrzymać? Chcesz to ciągnąć, takie rzeczy? Zostawiamy to. Naprawdę. Ja już się nauczyłam nie kręcić bata na samą siebie i jeszcze na innych. Czyli taka spirala, nie? Dyscyplina myśli. Dyscyplina myśli. Jak mam trochę doła, mogę pogadać z jedną koleżanką, słuchaj, znowu, poczułam się tak, jest taka sytuacja, poczułam się tak. Ona mnie ustawia, bo ja wiem, że to jest osoba, która mnie zaraz ustawi, ale nie rozwodzę się nad tym. Nie, to nie ma sensu. Ja jestem w miejscu, w którym chcę być. Ja już zaczynam myśleć, piszę sobie. Jestem szczęśliwa i wdzięczna, że. No. I zakończona jest sprawa. Okej, i mam jeszcze takie dwa pytanka i będziemy kończyć powoli, bo już wyśle Dobra. gadamy. No. Godzina 18 minut.
To tak. Kolejne pytanie mam takie. Czy według ciebie, jak na przykład sobie nie spisuję tych afirmacji w zeszycie, czy one zadziałają, czy to jest kwestia indywidualna ogólnie? Bo też jest takie zdanie, że mamy milion myśli w ciągu dnia i cele, czyli spisane myśli, po prostu nam wylatują. Tak samo jest z pomysłami. Jeżeli tego, ja też słyszałam coś takiego. Tak, pomysły Nie wiem, jak też. się do tego odniesiesz. Jeżeli nie spiszemy tego, to nam to po prostu ulatuje. To znaczy, wiesz co? Ja ci powiem tak. Wszystko zależy od wiary, nie? To też, to od razu mówię. Ale jest tak, że są różne sposoby na manifestację, na afirmację i manifestację, tak? Jedna osoba będzie 1000 razy zapisywała sobie: jestem zorganizowana, tak? Albo jestem zdyscyplinowana. Codziennie wstaję rano i się świetnie czuję, jeżeli ktoś tam zasypia często, czy coś tam, nie? Na rzecz. No, i możesz sobie to wypisywać 1000 razy, i kłamstwo powtarzane 1000 razy stanie się prawdą. Ale możesz sobie to powiedzieć raz. Możesz sobie uwierzyć, napiszę to raz i będzie miało to taką samą moc. Sprawdź sobie, co tobie lepiej działa i rób to, pomaga ci szybciej to zrealizować. Najszybszą realizacją tak naprawdę jest uczucie. Poczucie się tą osobą już, nie? Albo w tym miejscu, w takim. To jest najszybsza forma realizacji, ale Czyli to to nie ma reguły, czyli nie ma znaczenia tak naprawdę, to kwestia indywidualna. tak, najważniejsze, ale ja na przykład lubię pisać. Ja lubię pisać. I jeżeli chodzi o przemiany we mnie, jak ja robię program teraz do przemiany, to wypisywanie, czy to na komputerze, czy na papierze, wypisywanie, to podłubanie we mnie, dobrze jest to nazwać po imieniu. No. Ja jestem zapisana. Ja osobiście, ale nie mówię, że tak trzeba robić, bo to moja obecna mentorka tego nie robi. Ona sobie tylko wstaje rano i mówi sobie, jak Masz jest. kubek, pokochaj pieniądze. Ja mam swój kubek milionerki. Swój własny. Kupiłam sobie Okej. kubek, jest mój kubek milionerki. Bez afirmacji żadnej? Ja mam afirmację w głowie. Okej, co byś chciała przekazać wartościowego na koniec naszym widzom, tutaj słuchaczom, którzy nas słuchają? Na koniec, co byś chciała im ważnego, mądrego opowiedzieć? Odnośnie tego, co dzisiaj mówiłyśmy, czyli odnośnie afirmacji, odnośnie manifestacji, odnośnie właśnie celów, odnośnie tutaj znalezienia pomysłu na siebie i tak dalej. Dobrze, to tak. Uwierz w siebie i trzymaj się swojej wizji, no matter what. Trzymaj się wizji tego, co byś chciała. I nie musisz się zawsze całym światem z tym dzielić, bo nie każdy to zrozumie. Ale ty masz być swoim największym cheerleaderem. Ty jesteś swoim największym cheerleaderem. Zawsze, zawsze nim będziesz. Więc dbaj o swoją głowę. Dbaj o swoje myśli. A cały świat zacznie po prostu przychodzić do ciebie. Nie powiem na kolanach, ale z otwartymi dłońmi. Ja bym jeszcze dodała od siebie, żeby też obracać się w odpowiednim środowisku. Mi też osobiście medytacja odpowiednio pomaga. Lasoterapia, czyli spacery po lesie. No i spotkania z przyjaciółmi, jakieś wspólne wypady, może też wspólne śpiewanie. To też niesamowicie ładuje. Super, To super. takie Jeżeli masz moje własne sposoby. No i też gotowanie. Też mi piękny pomaga. hobby, nie? No, super. Nowe hobby, tak. Bo Wspaniale. akurat na weganizmie jestem, więc. Ekstra. Więc weganizm jakby pomógł mi pokochać gotowanie, bo ja wcześniej nie lubiłam gotować totalnie. Proszę. Super, ja mam osobę, która gotuje. No, chyba nie Aha, znam. okej, czyli wszystko zautomatyzowałaś, tak? No tak wyszło. Tak No wyszło, to więc. nieźle. No. Ale to Czyli chyba. więcej czasu możesz poświęcić na swój biznes po prostu. Na biznes dla rodziny. Okej, Inaczej po prostu. wspaniała rada, dziękuję. Mam swoje własne metody, które mnie podbudują, inspirują i super, bo tutaj czytam komentarze. No super. Właśnie.
Positive thinking to podstawa. Czyli, że pozytywne myślenie to podstawa. Jak najbardziej tak. Oczywiście. Dobra, to dzięki Ci za wywiad. Jeżeli się zgodzisz, to też rzucę na YouTube'a na przykład, żeby też Jak więcej ludzi najbardziej, bardzo zobaczyło. chętnie się podzielę też tym wywiadem z innymi. Okej, okay. Dobra, to dzięki za wspaniały czas i miłego wieczoru. Dziękuję Trzymaj serdecznie. się. Dziękuję wszystkim. Pa. Pa, pa. Pa. Dobra.